drodzy Państwo, za chwilę w studio pojawi się gospodarz naszego programu, Zygmunt Heizer. Czy uda mu się opanować stres i poprowadzić program? Zaraz się o tym przekonamy. Zygmunt, oto Twoja chwila prawdy. Dzień dobry, witam w chwili prawdy. Dzisiejszy program będzie nieco inny niż zwykle, a to za sprawą naszych gości. Czeka Państwa niespodzianka. Ja na razie powiem tylko tyle, że wystąpi dziś trzech panów K. Że suma nagród w programie to 150 tysięcy złotych i że na początku złożymy wizytę w pewnym budynku przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Bycie politykiem wcale nie jest łatwe. Często trzeba pokonywać przeszkody, wydawać by się mogło nie do pokonania i to w sposób niebanalny. Mam nadzieję, że przeszkoda, którą przygotowaliśmy dla naszego gościa, nie okaże się zbyt trudna. Jestem osobą bardzo pozytywnie do życia nastawioną. Realista. Mamy gospodarstwo, to gospodarstwo jest prowadzone przeze mnie. Zanim wyjeżdżam do Warszawy do zajęcia w gospodarstwie, po południu już żona i syn się zajmują w tej chwili gospodarstwem. Nasza rodzinna gromadka jest dość duża. Żona, ja i pięcioro dzieci. Najstarszy syn ma 20 lat, a syn najmłodszy w lutym skończył 3 lata. Chociaż jestem warszawianką rodowitą, to nigdy nie żałowałam, że się przeprowadziłam na wieś. Pracuję w miejscowej szkole. Przede wszystkim zajmuję się domem. Oprócz domu jest ogród, no i zajęcia gospodarskie. Trzeba zerknąć i na chlewnie, i na oborę. Bardzo to lubię i szczerze mówiąc, odpowiada mi praca na wsi. Największą radością dla mnie jest i zawsze była rodzina. Rodzina, gdzie jest serdeczna, miła atmosfera wzajemnego zrozumienia, szacunku, miłości. I to jest największe szczęście. Jestem wdzięczny, że tak moje życie się ułożyło, że tak wspaniałą rodzinę mam. Panie pośle, może pan zdjąć opaskę, proszę bardzo. Już coś widać. Już coś widać. Dobrosław Filip. Bardzo proszę, to jest konkurencja dla pana. Uwaga. Zawodnik, idąc na szczudłach, musi pokonać tor z przeszkodami w ustalonym porządku. Przekroczyć linię startu. Slalom między trzema pachołkami. Przejście pod poprzeczką. Wejść na schody. Na podejście schodów wykonać obrót o 180 stopni. Zejść tyłem ze schodów. Idąc tyłem, przekroczyć linię mety. Nie ma limitu czasu. Zawodnik ma tylko jedną próbę na wykonanie zadania. Zadanie uważa się za niewykonane, jeśli uczestnik nie pokona wszystkich przeszkód, potrąci pachołek lub poprzeczkę, lub spadnie ze szczudeł przed ukończeniem zadania. Tak to wygląda. No, spróbujemy. Jak samopoczucie? Do zrobienia? No cóż, myślę, że do zrobienia, a jak wyjdzie, zobaczymy. Nagrodą w programie jest czek o wartości 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Co patrzący z portretu Wincenty Witos na to wszystko, pewnie nie dowiemy się. Wiemy natomiast, że na swoją chwilę prawdy czeka już jeden z jego następców. Wśród polityków wyróżnia się między innymi tym, że prawie zawsze jest uśmiechnięty. Czy uda mu się wykonać zadanie? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Szczegóły na dole ekranu, a na środku ekranu już za chwilę Jarosław Kalinowski z rodziną. Rodzina prawie w komplecie, nie wszyscy przyjechali. Liczna rodzina. Owszem, liczna, ale bardzo szczęśliwa. Poza rodziną przyjechali znajomi. Znajomi. No właśnie, kto z wami przyjechał? Znajomi, pomachajcie do nas. Przyjaciele. No to liczna ekipa. Bardzo, bardzo się cieszę. Czy oglądacie chwilę prawdy? Zdarza się. Tak? Czasami. Czasami. I gdyby nie było specjalnego wydania tego programu świątecznego, gdyby głowa rodziny nie była politykiem, czy zdecydowalibyście się na udział w chwili prawdy? Powiem za siebie, ale chyba też i za całą rodzinę.
Nie boimy się trudnych wyzwań. I pewnie wpisalibyśmy się w grono rodzin, które próbują podjąć takie wyzwanie i sprawdzić się w tym bardzo trudnym zadaniu i w tym trudnym programie. Pani Olu, tak by było? Myślę, że tak. No ale dziś gramy o coś innego. Dziś pan Jarosław Kalinowski zagra o czek wartości 50 tysięcy złotych dla Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Dzień świąteczny. Jak wyglądają święta u was w domu? No przede wszystkim z rodziną. Wszyscy się gromadzimy przy jednym stole. Rodzina wielopokoleniowa. Ile osób zasiada przy świątecznym ponad stole? Ponad 20 zasiada. Około 25 osób. Jak w tak licznej rodzinie wygląda lany poniedziałek? Kto jest pierwszy? Bardzo mokry. Kto się pierwszy budzi? Danusia. No zazwyczaj my obydwoje. Ja i brat. Czy broń przygotowuje się dzień wcześniej pod poduszką? No, czym tak. Polewacie? No zazwyczaj żeby nie za bardzo, nie zamoczyć domu, to w jakiś kubeczek i po prostu... Kubeczek. Tak, kubeczek. Ale na zewnątrz to już wiadra, to już i wiaderka. Na zewnątrz wiaderkami? Bez względu na pogodę? Nie, zależy od pogody oczywiście. Proszę państwa, już za chwilę zobaczymy, jak wyglądały przygotowania do konkurencji. Teraz krótka przerwa. Po przerwie, godząc liczne obowiązki parlamentarne, partyjne, klubowe, rodzinne, przedświąteczne, zgodził się wziąć udział w naszym programie, zagrać o 50 tysięcy dla Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Jarosław Kalinowski. Przygotowania przez 7 dni. Był czas, żeby poćwiczyć? No przyznam się szczerze, że 7 dni było czasu, ale nie każdy dzień mogłem ćwiczyć. Były chyba 2 dni, które tak naprawdę wypadły, a to obowiązki parlamentarne, a raz obowiązki domowe. Posiedzenia były dość liczne w tym okresie, ważne głosowania. Okres bardzo gorący, także obecność obowiązkowa. Mhm. Kto przygotowywał film? Marcin, starszy brat. Którego nie ma w tej chwili, czyli jest to wasze wspólne dzieło. Dobrze, no to oglądamy teraz debiut filmowy, proszę państwa. Braci Kalinowskich, zapraszam. No zobacz, jak to wygląda pierwszy raz. Pierwsza próba ze skrzydłami. Cześć. Nie ma dzisiaj próby. To już mówiłem. Dzisiaj próba siłowa. Tak? No. Dobrze. Widzowie mogą się cieszyć, że kamery nie rejestrują zapachów. Piękna pogoda, słońce, jedziemy ze skrzydłami nad Bóg.
dziadek. Kacper będzie chodził? Będzie. Tak. Co cię tak buja? Uwaga! No dobra, teraz tył. Się próba generalna? Szkoła, 150 metrów od naszego domu. Zresztą żona tam uczy. I sala gimnastyczna, nieduża, ale bardzo sympatyczna. Bardzo przepraszam. Pani Ola uczy w szkole. Pan zajęty jest w Sejmie, w budynku przy ulicy Grzybowskiej, w PSL-u. Kto się zajmuje gospodarstwem? Duże gospodarstwo rolne. Wspólnie. Próbujemy to wszystko godzić, ale jeszcze pomaga. Proszę, jest następca, Kacper. Bardzo dużo pomaga tata Jarka. Bardzo dużo. Jesteśmy mu wdzięczni. Zapraszam do obejrzenia tego wielkiego i wspaniałego czeku. Nagrodą w programie jest czek o wartości 50 tysięcy złotych, przekazany przez zwycięzcę na rzecz Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Poproszę o życzenie dla taty. Piątka. Hops. Hej. Jeszcze raz popraw, bo się... Pa. Zapraszam tutaj do mnie. Rozpoczyna się właściwe zadanie. Zapraszam. Przypomnę, zawodnik idąc na szczudłach musi pokonać tor przeszkód w ustalonym porządku. Przekroczyć linię startu, slalom między trzema pachołkami, przejście pod poprzeczką, wejście na schody. Na podejście schodów należy wykonać obrót o 180 stopni, zejść tyłem ze schodów, idąc tyłem przekroczyć linię mety. Nie ma limitu czasu, zawodnik ma tylko jedną próbę na wykonanie zadania. Zadanie uważa się za niewykonane, jeśli uczestnik nie pokona wszystkich przeszkód, potrąci pachołek lub poprzeczkę, spadnie ze szczudeł przed ukończeniem zadania. Wszystko się zgadza? Wszystko jasne. Już za chwilę początek tej konkurencji. Dziękujemy za wszystkie SMS-y. Kończymy nasz konkurs. Proszę sprawdzić, czy szczudła są w należytym porządku. Czy tor przygotowany? Zapraszam na linię startu. Czy jest pan gotów? Tak jest. Panie pośle, to jest pańska chwila prawdy. Dam z siebie wszystko.
Jest. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Kasper. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Tutaj nie było słabego momentu. Czy nie było słabego momentu? Sobie robi swoje, ale i to zadanie do wykonania również. To jest najważniejsze. 50 tysięcy dla Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz porozmawiajmy o kobietach. Jak wiadomo, o kobietach najlepiej rozmawia się w Urzędzie Stołecznego Miasta Warszawy. Polityka w Polsce to domena mężczyzn. Kobiet jest znacznie mniej. Ciekawe, czy podobnie jest we władzach Warszawy. Za chwilę będziemy mieli okazję zapytać o to gospodarza tego właśnie gmachu. Człowiekiem, który się denerwuje o najbliższych, jak wszyscy zdrowi, nikt nie ma jakichś specjalnych kłopotów, to już mi to sprawia radość. Mnie łatwo dosyć zadowolić. Od słuchania muzyki, którą lubię, aż po dobrą książkę czy artykuł, który mnie zafascynuje. No i w końcu sukcesy, czy to w pracy naukowej, czy w polityce, oczywiście też radość sprawiają. Przede wszystkim bardzo ciepłą i rodzinną osobą, bardzo oddaną rodzinie. Zawsze rodzinę stawia na pierwszym miejscu. Jest teraz od 11 miesięcy zakochanym dziadkiem. Zawsze bardzo cieszy się, jak może przyjechać do Sopotu i zawsze stara się weekend spędzić tutaj z nami, bo najlepiej wypoczywa jednak nad morzem. A rodzina to żona, córka. Dzisiaj także wnuczka i zięć. Oparcie mam żonie, tak jest od już nawet nie czasu małżeństwa, tylko 26 lat, tylko narzeczeństwa, czyli 28. Córka studiuje prawa, pod koniec studiów prawniczych, niedługo skończy. No i jest już żoną i matką prawie rocznej córeczki. Na pewno sobie nie wyobrażam życia takiego samotnego. Lubię czasem być 3 dni sam, ale to wszystko. Panie prezydencie, czy w pańskim otoczeniu jest więcej kobiet, czy więcej mężczyzn? Jak to jest? Czy na posiedzeniach, nieformalnych posiedzeniach zarządu jest pół na pół, jeżeli mnie nie liczycie. Jak mnie liczyć, to więcej mężczyzn. Mam nadzieję, że zadanie, które przygotowaliśmy dla pana, będzie ciekawe i pod tym względem męsko-damskie. Zapraszam. Proszę bardzo. To jest właśnie to zadanie, panie prezydencie. 100 portretów, 100 wspaniałych kobiet, znanych i współcześnie, i w historii. Zadanie polega na zapamiętaniu portretu, imienia, nazwiska, narodowości, zawodu oraz podanych osiągnięć 100 sławnych kobiet. W studio uczestnik będzie musiał rozpoznać 10 portretów kobiet i podać imię, nazwisko, narodowość oraz osiągnięcia danej kobiety. Limit czasu na wykonanie zadania – 3 minuty. Zadanie uważa się za niewykonane, jeśli uczestnik w wyznaczonym limicie czasu nie poda prawidłowo wszystkich wymaganych informacji. Panie prezydencie, zostawiam pana sam na sam z tą tablicą. Przez 7 dni ma pan czas na to, żeby się przygotować. Spotykamy się w studiu w Krakowie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nagrodą w programie jest czek o wartości 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Kiedyś jako dziecko razem z bratem bliźniakiem ukradł księżyc, w filmie oczywiście, dziś należy do najważniejszych polskich polityków. Czy te referencje wystarczą, aby zwyciężyć w chwili prawdy? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Uda się czy nie? Szczegóły widzą państwo na dole ekranu, a przed nami prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Panie prezydencie, konkurencja dotyczy kobiet. Porozmawiajmy o kobietach pana życia, o najważniejszych kobietach pana życia.
Znaczy, ja tutaj nie mam specjalnie kłopotów, bo to są bez wątpienia mama, żona i córka. Mama, co najważniejszego przekazała panu w życiu? No myślę, że 70% albo 80% czy 90% tego, co we mnie jest dobre, to na pewno pochodzi od mamy. To, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Od zasad do skłonności do czytania. Zresztą nie mam w tym stopniu, co mama, ale mama zrobiła absolutnie wszystko, żebym ja i mój brat oczywiście, bo to wszystko, co dotyczy mnie, oczywiście dotyczy także Jarosława. No, nie może być inaczej. Tak, nie może, bo jesteście żeśmy się bliźniakami. Całkowicie razem wychowywali. Czy jako dzieci nie marzyliście o karierze gwiazd filmowych? Początek był znakomity. Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja pamiętam, jak żeśmy grali w tym filmie, to do głowy na chwilę nam przyszło, żeby być reżyserem albo operatorem, bo mnie nie zdaje. Ale na pewno nie aktorem? Ale na pewno, ani przez sekundę. Dlaczego? Ja wiem. Coś było nie tak. Coś było nie tak. Ten zawód mi się wydawał może mało poważny. Wszystko, no nie śmiałbym tak powiedzieć. Kilka zdań o następnych kobietach pana życia. Żona, kiedy pan żonę poznał? Żonę poznałem już na wybrzeżu, w Sopocie dokładnie. Zresztą mieszkamy w Sopocie. Klasycznie, przez swoją koleżankę z wydziału. No i co? No najpierw koleżeństwo, później narzeczeństwo, później ślub. Długo się znaliście przed ślubem? Ile to trwało? Klasycznie, 2 lata. Konkurencja nie da się ukryć, trudna. Trzeba było się sporo nauczyć, chociaż pewnie część, znakomitą część z tych kobiet pan znał. No tak, ale nie mam specjalnie pamięci wzrokowej, a poza tym, no, na przykład... Politik nie ma pamięci wzrokowej, no nie. Popem się dosyć mało interesuje, Ile dziennie mógł pan poświęcić czasu na przygotowanie? Dziennie to tak, żeby przejrzeć trochę zdjęcia, natomiast... no było takie jedno popołudnie, gdzie... Ostro pan przysiadł. Gdzie troszeczkę bardziej do tego przysiadłem, a obliczyłem, że to około 400 informacji do opanowania. To jest dosyć dużo. Niezły wynik. Proszę państwa, popatrzmy, jak wyglądały przygotowania do tej konkurencji. Jazzowe mamy. Tu z daleka bym powiedział, że to jest zdjęcie z daleka do kogo nas podobne. Ale nauczyło. I co z tego nauczyło? Czyli pan prezydent ma na naukę tydzień, tak? Teraz to trzeba jeszcze różne dane znać, a to Joanna Dark. I to jest osoba niezmiernie podobna do Helen Tymczyno. A Marta Meszaros, no to jest ta żona Nowickiego, znana bardzo szeroko. To jest jedno z najlepszych jaj, jakie istnieje na tym ziemi. Z poważnym rodowym. Mamy 250, co się będzie działo. Naprawdę 300? Pan prezydent Kaczyński kupił pierwsze jajko, które nie wiem, pokażki. Dziękuję bardzo, nawzajem. Anna Achmatowa, tak, to jest ładne zdjęcie i to akurat jest bardzo znana postać. Trochę kontrastowe, ale ta... No kto to tutaj jest? Oj, no Greta Garbo, no widzisz, jaki... No widzisz, jaki... Ale to już będziesz wiedział, bo jest tak... Agata Christie. A to? A to jest Katarzyna Sienna.
A co? Edith Piaf. Co śpiewa? Milord, padam, padam. Ale babusią do ciebie jak taki biedny babuś tutaj występował, który siedzi na brzegu. No, taka moja pozycja. Taka moja pozycja kobiety u ciebie żona. Tak. Przechodzimy taka postać. Bardzo dowcipna. Taki mały klimat, oczywiście żart. To jest królowa Wiktoria, jakby zrobiona z mikrofonem, czy to na tym ma być? To jest ta pani, której nigdy nie potrafię zapamiętać. To, no tutaj jest, zdaje się, królowa Elżbieta z głową cyceliny. Natomiast... No to jest królowa Elżbieta z kolei druga, jako szyldy ten. To taki krótki, kryzysowy żart. Siostra, ja mam. Nie mogę złapać. To jest Venus Williams. Z czym zawsze mam kłopot, bo sam jestem bliźniak. Nie. Znaczy te panie Wenus nie są bliźniaczkami, ale z trudem też bliźniaków odróżnia. No, moją chrzestną matką była jedna, a bliźniaczek. Nigdy ich nie odróżniałem, bo szczerze. I nawet nie byłem pewien, która jest moją matką chrzestną. Podobna szczupła w leśku, to się chodzi tak, że roli. Że co? Że boli. Jak to było, co boli? No bo jak wstawać, to coś czuje. Ty masz jedyne takie intelektualne zadanie, bo Kamiński... A jedna... jakie się za mną będzie dzieło grał? Kamiński będzie mógł w cyrku razem z tym, z Kalinowskim. Bo oni posiądą... Jeden na szczudła, drugi dzieją, ten na chleb zarobią. A ty co będziesz chodził, mówił, ten kobietę na tato. No właśnie, z tego chleba nie będzie. Wygląda na to, że prezydent Kaczyński nie rozstawał się z tą setką fotosów przez cały tydzień. Które z tych kobiet najbardziej lubi, najbardziej ceni? O to zapytam po przerwie. Ponownie w specjalnym, świątecznym, wielkanocnym wydaniu Chwili Prawdy. Dziś stawka jest wysoka. 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych dla Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. O taką kwotę już niedługo będzie grał prezydent Warszawy Lech Kaczyński. 100 wspaniałych, wielkich kobiet. Które z nich najbardziej pan ceni? Które wyróżniłby pan spośród tego bardzo szacownego grona? Chodzi o nazwiska, czy... Tak. Na pewno Hannah Arendt, Simone Weil. Mnie w ogóle bardzo imponują filozofowie i filozofki. Mm-hmm. Znaczy te osoby niezależne, płci, które się zajmują filozofią. Ja nie mam w tym kierunku predyspozycji, znaczy nigdy bym tego pewnie nie potrafił robić, ale to jest dziedzina wiedzy, której uprawianie i sukcesy mi niewątpliwie imponują. Mhm. Proponuję, żebyśmy zobaczyli teraz ten imponujący czek. Zapraszam. Proszę. Nagrodą w programie jest czek o wartości 50 tysięcy złotych, przekazany przez zwycięzcę na rzecz Fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Zadanie polega na zapamiętaniu portretu, imienia, nazwiska, narodowości, zawodu oraz podanych osiągnięć 100 sławnych kobiet. W studiu uczestnik będzie musiał rozpoznać 10 portretów kobiet, podać imię, nazwisko, narodowość oraz osiągnięcia danej kobiety. Limit czasu na wykonanie zadania 3 minuty. Zadanie uważa się za niewykonane, jeśli uczestnik w wyznaczonym limicie czasu nie poda prawidłowo wszystkich wymaganych informacji. Wszystko jasne? Tak. Możemy zaczynać? Panie prezydencie, to jest pańska chwila prawdy. Maria Kiliszko-Roska,
Polka, chemik, fizyk, dwie nagrody Nobla, jedna ze swoim mężem Piotrem Curie, druga już zdobyta samodzielnie, odkrywca radu, polonu. Matka Teresa z Kalkuty, narodowości albańskiej, zakonnica, założycielka zakonu misjonarek w 1948 roku, opiekunka trędowatych, biedoty. Margaret Thatcher, w latach 75-90, szef brytyjskiej partii konserwatywnej, 79-90 premier. Walentyna Tiereszkowa, Rosjanka oczywiście, w 1963 jako pierwsza kobieta znalazła się w kosmosie, później wyszła za kosmonautę Titowa, no, jest pułkownikiem lotniska. To jest królowa Jadwiga, święta Jadwiga, w latach 1386-1399 królowa, jedyny król polski w istocie, wyszła za mąż za Władysława Jagiełło, stąd Unia Polsko-Litewska. Frida Kahlo, to jest meksykańska malarka, przede wszystkim słynna autorka autoportretów kobiet, 52 autoportrety, które podobno znakomicie okazują kobiecą naturę. Poza tym takie dzieła jak na przykład Złamany kręgosłup, Agata Wróbel, narodowości polskiej, Podnoszenie ciężarów, wicemistrzyni olimpijska Sydney, mistrzyni 2002 roku. A to jest Coco Chanel, to jest francuska osoba, która przede wszystkim zasłynęła jako projektantka mody. Po pierwsze, ona zniosła gorset u kobiet, to jest naprawdę wielkie dla kobiet, jak się domyślam, osiągnięcie. A panem Chanel 5, słynne to jest ona. A to jest Wisława Szymborska, Polka oczywiście, laureatka Nagrody Nobla z 1996 roku, powiedzmy, no wymieńmy, Wołanie do Yeti, Ludzie na moście, Wielka liczba. A to jest Katarzyna Sienny, Włoszka, 13-wieczna mistyczka, analfabetka, która 200 listów nie tyle napisała, co podyktowała. Że pan powiedział, że pan nie ma pamięci wzrokowej. Wie pan co? To była kokieteria. Naprawdę wspaniale gratuluję i dziękuję panu. Ten czek trafi do dzieci podopiecznych Fundacji TVN. Nie jesteś sam. Wielkie brawa! A teraz konkurencja z archiwum Chwili Prawdy, czyli coś, co już było, ale się źle skończyło. A kto będzie na tyle odważny, aby zmierzyć się z tym zadaniem? Zaraz się przekonamy.